Cześć kochani, tu Gruba Ryba Lublin. Wczoraj robiłem bardzo mocną podmianę U330. Chciałem zastymulować typową porę deszczową, ponieważ dzisiaj jest mega brzydka pogoda i szykuje nam się deszcz i burze na Lubelszczyźnie. Tym samym po takiej wymianie widzę, jak samiec siedzi już na samicy. Powiększymy. O, widzicie? Pierwszy promień płetwy piersiowej ze szczotami. Samica czule gdzieś tam siedzi pod nim i po południu będą młode. A widzę tutaj jednego uciekiniera. No widzicie? Już widzę gagatka z poprzedniego miotu, który wam pokazałem, że się wykluł. Widzę, że ładnie sobie tutaj porósł i będę musiał gagatka też i złapać. Obok jest kolejna samica, która też już nabiera, widzę, ciałka. Tutaj obok jest kolejna samica i na koniec samiec. Słuchajcie, no dzisiaj się dzieje, a słuchajcie, przejdę do akwarium obok, tylko gdzie są maluchy naszych 330, tylko w tym akwarium to jest zazwyczaj tak, że bardzo mało widać, bo wszystkie maluchy chowają się mocno pod korzeń. Słuchajcie, już złapię tylko dobrze i zobaczcie, jak ładnie podrosły. To są 333 selekty. Ich barwa jeszcze będzie się zmieniać i zobaczymy, jak to wszystko będzie rosło. Natomiast jak widzicie, są bardzo, bardzo białe. I zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie za jakieś 2 miesiące, kiedy już będą w pełni takie dziarskie. Jest tego towarzystwa tutaj więcej, ponieważ pod każdym korzeniem jest ich kilkanaście. A mówię, w miocie było tutaj na 100% 43 młode, więc nie widziałem tutaj, żeby cokolwiek padało, więc powinno tyle tych młodych być. Słuchajcie, ja się biorę dzisiaj dalej do roboty, a w domu mam dla was niespodziankę, ponieważ po wczorajszym wieczorem, bo to stało się wczorajszego wieczoru, gdzie się wytarł waben muster na wodzie, której totalnie nie powinien się wytrzeć, ale te newsy dopiero wieczorem nakręcę wam film z domowego akwarium. Pozdrawiam, Gruba Ryba Lublin.